Tak? To jest łobuz. Łobuz. Pomorska Telewizja Narodowa, tu jesteśmy w obozie, w tym, koło Stilo latarni. Tutaj jest łobuz. Co pan tu robi, panie łobuz? A co łobuz może robić? Tylko łobuzuje. Łobuzuje, na łobozie. Czyli nic dobrego. A skąd przyjechał wasz pan? No jak mówię, z góry, no. Z góry, ale miejscowość jak się nazywa? No góra. Skąd wy jesteście wszyscy? Ja jestem z góry, Głogów, Czebnica. Czebnica też. Czyli te wszystkie namioty są ze Śląska. A ty, młodzieńcze, jak masz na imię? Adrian. I co ty jesteś? Witam. Który raz na obozie? Szósty. Siódmy albo szósty. Ty jesteś normalnie łobozownik. Tak, właśnie. A tam obierają marchewki, nie ziemniaki. Agnieszka obiera, tak? Agnieszka obiera tę marchewkę. Dobra, tutaj... Pani co tu robi w ogóle? Ja? Niech pani się przyzna. Ja się obijam. Pani też jest obozowa? Obozowa? Tak, pewnie, że tak. To jest kuchnia obozowa? Tak. Szynka pokrojona, szczera nie będzie? Ser jest? Jest. No. A tutaj to karna kompania przez krobały i teraz ziemniaki obierają, ho. Za karę. Jesteś pochwalnie się swoimi osiągnięciami. No, nie ma co. Karnymi, no, nie ma co się chwalić. Nie ma co się za dużo tak chwalić. Tutaj porządek jest, półki są poukładane, wszystko mają jak u harcerzy. Przystało. No, ja kiedyś byłem zuchem, ale harcerzem nie zostałem, bo wtedy Kuroń zakładał krawaty czerwone harcerzom. Kuroń? Kuroń, Jacek. Jeszcze tam. Coś takiego? No ja już mam 127 lat, kochani. No, to jak mówię, było troszkę... Trochę jest, nie? A wy dokąd idziecie, Zonzy jedne? Co wy tu robicie? Wy z tego obozu? Tak. I wy tak w piżamkach, co? Harcerki w piżamkach sobie śpią. Ładne rzeczy. A kto tu strzela z łuku? System, żeby nie było huku. A, żeby nie było huku. Także rzucacie nożami też? Nie, tylko czasami plecy złapiemy jakiegoś. Aha, rozumiem. No dobra, dobra. No. Jak te życie obozowe trwa? Do kiedy będziecie? Oj, cały obóz będzie co do 15 sierpnia. A wacz pan jest starszy zastępowy, czy jak nie, tam? Nie, ja jestem tylko taki nadzuch, więc nadzuch jestem. Jeszcze nie harcerz, nadzuch, tak. Jeszcze nie harcerz, a aha, już nie zuch. Pośrednio, pośrednio. Tak, pośrednio, taki pośrednio, no. Bo... Kucharz, a ty długo na tej kuchni pracujesz już? Ja tylko sprzątam. Sprzątasz, no tak ktoś musi. A gdzie masz miotła? Miotła nie ma. Złamała się niestety, za aktywny był. Tak, za mocno przyciskał. Dobra. Gaśnica stoi, wszystko jest w porządku, co przy każdym namioty mają gaśnicę, mają ziemniaki. No, bezpieczeństwo jest zagwarantowane. No, łobozowe. Zaraz zobaczymy, co jest w jadłospisie. Śniadanie 8.30, obiad 14, kolacja 19. Ale na dwie tury jest. Sałatka z makaronem, wędlina, pieczywo, masło i drzem na kolację. Warzywa, herbata, sytyną, a pod wieczorek owoce. Obiad krupnik. Ryba smażona, ziemniaki, surówka z kiszonej kapusty i napój. A na śniadanie zupa mleczna, ser żółty, wędlina, warzywa, dżem. Co prawda to już jest przeterminowane, bo to z 8 jest. No ale no, na dzisiaj nie ma menu? Menu jest, menu. Tylko szefowa się jest tam. Aha, szefowa jeszcze się nie obudziła i menu nie powiesiła. No dobra, no tak to wygląda inspekcja korsarska. Marihuana, chodź tutaj. Marihuana. To jest moja adiutantka. Przepytaj tego jeszcze gościa tutaj. Z czego znowu mi tu pytać? Tutaj przepytaj to. Ważniejsze osoby, tam pod Belweder się podciągnąć, tam będą same władze. Idziemy do władzy. Gdzie te władze są? W którym nam? Po tym paski. Idziemy do nich gadać teraz. Ahoj! Ahoj! No. Pilnujcie się. W paskach są władze same. O, tu jest namiot z władami. Ahoj! Inspekcja korsarska, Czerwony Korsarz Gdańska, Pomorska Telewizja Narodowa, co wy tu robicie? Pracujemy i palimy papieroski. To można na obozie harcerskim, tak? Tak jest. Jasny gwint. W namiocie można. Kto to dowodzi? Krzysztof Stachów. Gdzie ten Krzysztof? Śpi. Ze Stachem. Ze Stachem razem. Razem śpią. Tak, dokładnie. To oni tak długo śpią. Tak. A my tu już cały obóz opanowaliśmy. Bractwo pirackie przejął, bo to nasz teren. Ja nie wiem, przejmujecie nas, a my nic o tym nie wiemy. A wy, kurde, ostatnie pójdziecie na gwałt dopiero. Tak? To się dowiecie. No. Matko Bosko. Och, jak wszystkie, to wszystkie. Babcie, a jak? Babci też się należy. Dobrze. No dobra, Stachu, teren obozu wstęp zrojony. No właśnie, dlatego tutaj jesteśmy, bo tu wstęp zrojony. Spoko. A to my tu rabujemy, napadamy i gwałcimy od 1610 roku na tym terenie. Normalnie. No dobra, lecimy do latarnia. Tak wygląda namiot obozowy. No, idziemy. No, opuszczamy obóz Ślązaków i lecimy dalej. Prawda?
Tak wygląda obóz niedaleko latarni Stylo. To są ruchome. To są ruchome wydmy. Jak widać, piaski zasypały drzewa i się obsypują dalej. Także zapraszamy. Koło latarni Stylo jest obóz Ślązaczki. Ahoj! Czerwony Korsarz z Gdańska żegna was.